Dzień dobry Państwu. Tak od razu mnie poproszono, żebym techniczną uwagę poczynił. Mianowicie jest nasza debata nie tylko transmitowana w internecie, ale także jest transmitowana w jednej z większych naszych sal tutaj w naszych biurach, więc ktokolwiek się nie mieści albo tu, albo do tej naszej biblioteki, to zapraszam tam. Na pewno będzie można wygodnie posłuchać naszej debaty, która jest kolejnym wydarzeniem w ramach Festiwalu imienia Jacka Kuronia i chyba takim wydarzeniem dużym, widząc jaką mamy frekwencję dzisiaj. Przedstawię naszych gości, ale zrobię to odwrotnie, ponieważ chciałem jedną rzecz zaznaczyć. Tim Snyder jest bardzo znanym Polakiem honoris causa, czyli wciąż jeszcze amerykańskim obywatelem, ale już prawie polsko-ukraińskim de facto bardziej. Natomiast pani Applebaum jest prawdziwą Polką. Od 2013 roku. I teraz jeszcze wydaje mi się, że nic więcej nie muszę mówić, bo państwo wszyscy wiecie, że Tim Snyder jest autorem wielu książek. Jedną mieliśmy zaszczyt wydać w naszym wydawnictwie. Jest też naszym gościem wielokrotnym i autorem takich książek jak Skrwawione ziemie, chociaż ostatnia chyba w kolejności jest ta książka z Tonym Judd'em, bardzo, bardzo popularna również w Polsce, wydana chyba we wszystkich krajach na świecie. Pani Applebaum jest też autorką książek, z których każda była nagradzana, w tym to sprawdziłem, w tym jedna Pulitzerem. Jedna jest także książką, którą potraktować można jako książką transformacji. Wspominam o niej dlatego, że to nie jest tylko 10. rocznica śmierci Jacka Kuronia, ale 25. rocznica polskich przemian. Myślę o tej książce chyba pierwszej, jeśli chodzi o książki wydane w Polsce. Chyba, że Gułag był pierwszą, a tamta została później wydana. Między wschodem i zachodem, w każdym razie myślę o tej książce. Ostatnia książka Anne Applebaum to jest książka Za żelazną kurtyną, która wyszła w świecie książki chyba w 2013 roku. I pani Applebaum debiutuje dzisiaj u nas. Co to oznacza tylko tyle, że na pewno pojawi się częściej. I teraz chciałbym zadać pytanie najpierw pani Applebaum, dlatego że przyjechała pani do Polski w 1988 roku jako korespondentka The Economist i miała dzięki temu okazję obserwować polskie przemiany z bliska, więc jest pani doskonałym adresatem pytania o spotkanie z Jackiem Kuroniem. O spotkanie z Kuroniem. Każdy, kto spotka Jacka Kuronia, ma na ten temat jakąś anegdotę, więc pani na pewno również. No, po pierwsze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że debiutuję tutaj dzisiaj, szczególnie z panem profesorem, który jest starym, nie jest już debiutantem. Kuron, no chyba to jest, no, każdy dziennikarz, który miał spotkanie z Kuroniem, ma ten sam dowcip, to pan na pewno zna, że on się chyba w pewnym momencie się nudził z tymi spotkaniami z zagranicznymi korespondentami i więc zawsze był sen, no, trzeba było przynieść butelkę whisky, żeby mieć z nim wywiad. I to było, ja myślałam, że to jest żart, to nie był żart, że on to spodziewał. Ale to nie był łapówek, to był po prostu za jego czas, który był senny i on miał bardzo dużo do zrobienia i on o tym zawsze powiedział. Ja nie mówię, że ja widziałam go, on nie pił ten whisky w czasie wywiadzie, tylko że to był jakiś kutrowazyjny oferta, więc to jest, o tym wszyscy na pewno pamiętają. Ja też go pamiętam, właśnie przed chwilą zaczęliśmy o tym mówić z panem redaktorem. Ja też go pamiętam, jaką ważną rolę on próbował robić w czasie transformacji gospodarczej. To jest chyba był jedyny polityk, który wtedy zrozumiał, jak to jest ważne wytłumaczyć zwykłym ludziom, co się dzieje. Więc on i no wszyscy, które ja widzę tutaj, ludzi mojego wieku, może nawet starszy, którzy to pamiętają, te programy telewizyjne i oni nie byli, ja nie wiem, czy oni były do końca udane, czy on zawsze dobrze to wytłumaczył, ale on zrozumiał, jak to jest ważne,
że on zrozumiał, że będzie bardzo duże zmiany i te zmiany dotykają nie tylko, no nie są tylko teoretyczne, to też dotyka jakby osobiście życie wszystkiego. No ludzie musieli, bardzo dużo ludzi musieli od razu zmienić pracę albo styl pracy i to nie zawsze było na gorsze, no czasami było na gorsze, ale po prostu były duże zmiany i dla ludzi te duże zmiany zawsze był może trauma to jest za dużo mówiąc, ale zawsze trzeba było o tym mówić, rozmawiać, to były zmiany i on to zrozumiał i próbował tłumaczyć. I to był chyba jego najważniejsza rola wtedy w czasie transformacji. I trzeba to powiedzieć, że nie wszyscy politycy, nie tylko w Polsce, no w ogóle w tym wschodnie, w tak zwanej wschodniej Europy, nie wszyscy to zrozumieli, nie wszyscy, bo dysydenci byli przyzwyczajeni myśleć o siebie jako elit. I elit nie musi jakby rozmawiać z narodem. Oni mają kierować narodem, czy nie wiem, pisać do narodu. Ale on i Havel i jeszcze paru innych zrozumieli, że bycie demokratycznym polityk to jest coś innego. Nie tylko bycie elit, pisać artykuły, no też spróbować ze zwykłymi ludźmi rozmawiać. I Curran był jeden z tych nielicznych rzeczą, który to zrozumiał. To jest chyba dokładnie tak, jak pani mówi, bo Jeffrey Sachs zaczął dokładnie od tego samego. Znaczy, Curran okazał się bardzo nowoczesnym politykiem, i tak mówił Jeffrey Sachs, właśnie dlatego, że prowadził te swoje godziny w telewizji, których jako jedyny chyba wówczas z doradców schodził z tego parnasu eksperckiego i tłumaczył bardzo prosto polskie reformy, za które wziął odpowiedzialność, ale także to on miał chyba to największe doświadczenie w rozmawianiu z ludźmi i najdłuższe z pewnością chyba z liderów polskiej Solidarności. Timowi Snyderowi zadam podobne pytanie, ale wspomnę, że chyba razem należycie do tego pokolenia, o którym Adam Michnik kiedyś powiedział ładnie, że nauczyło się języka polskiego, bo język polski był językiem wolności w tym czasie. Tak sobie myślę, że może język ukraiński dzisiaj jest językiem wolności, ale jakie ty masz wspomnienia, Tim, z tamtego okresu, początku polskiej transformacji? Więc po pierwsze powtarzam, jest dla mnie też osobiście ogromny zaszczyt, żeby być zaproszony właśnie z tej okazji, z tej rocznicy i też w okoliczności właśnie zapamiętania Jacka Curana, ale pośród tych wszystkich rocznic bardzo mi zależy na to, żeby nie zapominać o 9. rocznicy mojego ślubu. Ja mam ten sam problem. Tak. Nie zapomnieliśmy, chcieliśmy tak, o tym wspomnieć, tak. Od tego zacząć. Tak, nie, na pewno. Aha, Marcy jest w pierwszym rzędzie, tak? Gdzie jest Marcy? Aha, no dobrze, chciałem powiedzieć, ona jest... na pewno jest gdzieś. I tak, więc. Więc nie tylko mam taki problem, że skądinąd spędzam dużą część tej naszej różnicy z drugą piękną kobietą, ale też z taką, która mnie uważa za starego niedebiutanta. Więc kocham ci bardzo. Więc masz, jeżeli, ale jak chcesz, żebym się skupił nad słowami, to właśnie to jest bardzo dobry kierunek, bo moja droga do Polski właśnie prowadziła mnie słowami, przez słowa, bo słucham, bo... Myślałem, że przez kobiety, bo tak... Nie. Bo dla mnie, bo jestem pokoleniowy trochę inny niż koleżanka, to znaczy ja... Dla mnie Michnik, Curran, Bartoszewski, Boruszewski to byli najpierw postaciami legendarnymi, które stały się później z czasem niektórzy przynajmniej dobrymi znajomymi kolegami, ale dla mnie język polski był, no, możemy powiedzieć, że językiem wolności, ale jednak
Dla mnie, może to ciekawsze, dla mnie język polski był język nie tylko romantyczny, ale językiem nowej normalności. To znaczy uczyłem się języka polskiego tak, jak uczyłem się innych języków. To znaczy uważałem już, że można się uczyć języka polskiego. To znaczy tak, jak Jeffrey Sachs uważał, że można jednak transformować ten kraj, nie? To ja na swój bardzo skromniutki sposób uważałem, że można się uczyć tego języka, że to jest po prostu język kraju, który staje się częścią świata, który jest zrozumiały, nie? I to uwaga może być banalna, ale mi się wydaje, że to jest właśnie zamianą mojego pokolenia, że język polski albo ukraiński, dajmy na to, może stać się językiem normalnym. No dobrze, to nie będzie dla Państwa tajemnicą, że będziemy dzisiaj rozmawiali głównie o Ukrainie. To jest temat, który zdominował cały nasz festiwal, dlatego właśnie, że z tych takich najbardziej podstawowych skojarzeń z Jackiem Kuroniem, ten fakt, że Kuroń był głównym krajowym partnerem dla Jerzego Giedroycia w tej właściwie rewolucji polskiej polityki wschodniej, która miała kluczowe znaczenie dla właściwie zrewolucjonizowania tego całego obszaru, który Tim Snyder nazwał Bloodlands, to znaczy, że te narody pomiędzy Niemcami i Rosją przestaną się nawzajem wyżynać, będąc jednocześnie wyżynane przez tych dwóch wielkich sąsiadów, tylko być może uda się tę nieszczęśliwą geografię polityczną jakoś obrócić w ciekawszą historię. Dlatego przejdźmy od razu do Ukrainy i tutaj, tak jak tu siedzimy, zachowując wszystkie proporcje i dystynkcje przede wszystkim, zaangażowaliśmy się bardzo silnie po stronie tłumaczenia zagranicznym czytelnikom, widzom tego, że Ukraina nie jest krajem nagle w którym jakieś wulkany nacjonalizmu wybuchły, a jeśli gdzieś one wybuchły, to raczej w Europie, co potwierdziły nam tylko wyniki wyborów 25 maja, gdzie w dwóch najstarszych demokracjach europejskich zwyciężyły partie eurosceptyczne i właściwie proputinowskie otwarcie. I chciałem Was zapytać, chciałem zacząć od tego zagadnienia. To jest kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego Ukraina stała się, ty o tym bardzo dużo piszesz, Tim, gdybyś mógł jakoś tutaj w skrócie o tym opowiedzieć, dlaczego to Ukraina została tym kozłem ofiarnym nacjonalizmu. A później jeszcze porozmawiamy, skąd się wziął ten taki nowy komintern pośród europejskich partii nacjonalistycznych popierających Putina. Moja pierwsza podróż do Ukrainy to było w latach na początku 90. I wtedy byłem reporterem i dziennikarzem. I oczywiście jako dziennikarką musiałam pisać o wtedy nowej ruch nacjonalistyczny, który się nazywał wtedy Ruch. I byłam w Lwowie i rozmawiałam z ludźmi, którzy prowadzili ten ruch i tak dalej. I dopiero teraz rozumiem, że głównie problem Ukrainy wtedy to nie był ten ruch nacjonalistyczny, czy problem był kompletnie brak nacjonalizmu. Że to był kraj, który w ogóle... I bardzo dużo przypadkowe ludzi mieszkali na Ukrainie. Na przykład ja miałam tam znajomych, u którym mieszkałam, bo był brak hoteli. I on był Polak, który też przypadkowo lądował na Ukrainie po wojnie. I jego żona była Żydówką z, nie pamiętam, czy z Moskwy, czy z Peterburgu, który też przyjechała razem z nimi. Oni mieszkali w Lwowie, bo to było, nie wiem, sowieckie miasto, które dało im pracę i oni byli tam mieszkali. Nie mieli specjalne przywiązanie do Ukrainy. Akurat w końcu oni wjechali najpierw do Polski, potem do Niemiec. I dopiero teraz rozumiem, że oni byli wtedy najbardziej typowi, nawet w Lwowie, nawet na zachodniej Ukrainie. Że problem Ukrainy od początku nie było nacjonalizmu jako tako, no było ten brak
patriotyzmu, brak poczucia, że tu jest nasz kraj i czego odreperować, i czego transformować, i czego pomagać. I też brak poczucia, że jakieś związki z innymi Ukraińcami, że to są nasze jakoś rodacy, czy coś takiego. To był od początku najważniejszy problem. Jednak Zachód, i tym o tym dobrze pisał, ale nie tylko, Zachód nigdy tego nie zrozumiał. Znaczy oni zawsze, dla Zachodu, zawsze Zachód patrzył na Ukrainę jakby wśród through the lens, przez pryzmat wojny, II wojny światowej, albo przez pryzmat innych ruch nacjonalistycznych gdzie indziej w Europie. Znaczy Zachód nigdy nie rozumiał ten postsowiecki moment, że to jest, że problem tych krajów nie jest właśnie ruchy nacjonalistyczne, szczególnie w byłym Sowieckim Sojuszu, no jest problem odwrotnie. I zawsze mieliśmy różne stereotypy, nie wiem, banderowcy, czy nie wiem, pogromy z XIX wieku, że na przykład od początku na Ukrainie mówiono o antysemityzmu, że ja pamiętam bardzo dobrze z lat 90., nawet pamiętam bardzo długi artykuł w New York Review of Books, jak trzeba uważać na niezależną Ukrainę, bo tu będzie kraj antysemicki. To jest od początku. Akurat odwrotnie, Ukraina się nigdy, głęboki problem antysemicki w sensie, tak jak jest na przykład we Francji czy w Belgii, że Żydzi mordują i tak dalej, nigdy nie było na Ukrainie, odwrotnie. Ale Zachód bardzo długo tego nie zrozumiał. I fakt jest, że Ukraina jest mało znany kraj i jest zrozumiane jako tylko w kategoriach i stereotypach. I to, co naprawdę tam się dzieje i się działo, jest mało znane. Nie tylko historii Ukrainy, nawet jakby jak wyglądała sowiecka rzeczywistość Ukrainy. I brak tego rozumienia do dzisiaj jest problem. Jak zaczęły te wydarzenia na Ukrainie w lutym, ja byłam w Londynie i miałam takie poczucie obowiązki się pojawić na każdy program telewizyjny czy radiowy, który mi zaprosiło, właśnie dlatego, że miałam poczucie, że nikt nie rozumie w ogóle to, co tam i nie ma w ogóle ludzi, którzy mogą mówić dla Ukrainy. No, są Moscow Correspondents, nie wiem, jakiś słynny ludzi mówiący po rosyjsku z BBC, ale oni mieli bardzo, jeżeli w ogóle miały jakieś doświadczenie z Ukrainy, to był, nie wiem, przylatali do Kijowa na dwa dni czy. I od początku rozumienie Ukrainy i rozumienie, że to jest kraj niezależny, to nie jest to samo jak Rosji, był dla Zachodu problem. I mi się wydaje, że to jest fundamentalne problem, jeżeli mówimy o Ukrainie i jak on jest zrozumiany na Zachodzie. Ja od razu powiem, że taki stereotyp jest też nie tylko konstruktem zachodnim, ale polskim również. To znaczy w Polsce jakiś taki niesprecyzowany obraz Ukrainy w takim natychmiastowym skojarzeniu z pogromem czy antysemityzmem też chyba funkcjonuje. Jakoś jesteśmy częścią tego wspólnego nieporozumienia, ale to pani wspomina, nie wspomina, ale nawiązuje do tego, co pani napisała w takim słynnym tekście, że Ukraina potrzebuje wręcz nacjonalizmu, znaczy, że potrzebuje takiego zdrowego nacjonalizmu, który uczyni Ukraińców obywatelami, zjednoczy ich w ramach tej samej państwowości i takiego zdrowego przywiązania do swojego państwa. Ale może jest tak, i tu przekierowuję to pytanie do Tima, że nasz przyjaciel wspólny Mikołaj Riabczuk, który napisał książkę o dwóch Ukrainach, to znaczy, że jednak jest tak, że jest ta zachodnia Ukraina, która jest bardzo nacjonalistyczna, jest taka gorąca, jest rozgrzana, to pojęcie narodu jest tam bardzo ważne, i jest ta wschodnia, w której tego nie ma w ogóle. I może taka statystyczna średnia to by była nawet ładna dla całej Ukrainy, ale tej statystycznej średniej w rzeczywistości nie ma. Jak ty uważasz?
Zaczynam trochę inaczej, bo mi się wydaje, że pierwsza część twojego poprzedniego pytania jest bardzo ważna, że właściwie jeżeli chodzi o problem ukraińskiego nacjonalizmu, to musimy brać pod uwagę, że ten problem mógłby być znacznie gorszy niż był i jest. Bo ukraiński nacjonalizm historycznie, to znaczy aż do bardzo, bardzo niedawna, bardzo, bardzo niedawna, był zawsze kierowany przede wszystkim przeciw polskości, przeciw Polsce, przeciw Polakom. I o ile jest prawdą, że nacjonalizm jest zjawiskiem zachodnioukraińskim, ten oto nacjonalizm jest z określenia właściwie przeciwko Polakom, Polsce, polskości. Więc mi się wydaje, że trzeba zacząć od tego, jak do bardzo w wielkim stopniu, jak w wielkim stopniu ten problem historycznego, antypolskiego, ukraińskiego nacjonalizmu został rozwiązany, bo właśnie to jest zasługa między innymi Jacka Koronia, bo w Polsce było tak unikatowo, że było czasopismo Kultura Paryska, na łamach którego można było przeprowadzać w ciągu lat i dziesięciolecia bardzo ciekawa dyskusja na temat granic polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich, polsko-litewskich, na temat geopolityki, polityki zagranicznej, przyszłej suwerennej Polski. Można było nawet wytworzyć pewien konsens na temat, jak ma wyglądać przyszła polityka zagraniczna Polska wobec sąsiadów wschodnich. I ta dyskusja miała swój ciąg dalszy w Solidarności i też w licznych publikacjach Jacka Koronia i za rządów Mazowieckiego i podczas okresu ministerstwa już zapomnianego Krzysztofa Skubiszewskiego, te idee zostały właściwie urealizowane. I to jest bardzo ważny moment w historii całej Ukrainy, bo od tego momentu, od roku 90, Ukraina, choć jeszcze nie niezależnym państwem, Ukraina już nie ma dwóch wrogów, bo problem historyczny Ukraińców z dążącym się do niepodległości zawsze był taki, że mieli przynajmniej dwóch wrogów, nie? Niemców, Polaków, Rosjan. I od tego momentu, od listopada 90 roku, Ukraińcy mieli właściwie tylko jednego. Wówczas Związek Sowiecki. I to jest właśnie ta oś, to jest ten moment, kiedy historia jakościowo się zmieniła. Nikt tego oczywiście nie zauważył, bo zawsze jest tak, że jak nie ma konfliktu, nikt tego nie zauważa. Ale to była wielka zasługa moim zdaniem Koronia, Giedroycia, Mazowieckiego, Skubiszewskiego, że tego konfliktu nie było, że właściwie wszyscy teraz uważają, że jest normalne, że granica polsko-ukraińska leży tam, gdzie leży. Chociaż ta granica została oczywiście stworzona przez Hitlera i Stalina. Jednak my uważamy to za granicą normalną. I to bardzo Ukraińcom wtedy pomagało, bo właśnie ci ludzie z ruchu wtedy mogli uważać Polaków za przyjaciół i kierować uwagą na wschód. I to była wielka zasługa, bo to pozwoliło Ukraińcom na to, żeby stworzyć państwo. Państwo do pewnego stopnia bez narodu, ale jednak państwo. I państwo jest jednak warunek dla wytwarzania narodu. Wtedy jest taki okres, gdzie moim zdaniem w ogóle największy problem nie jest nacjonalizm czy brak nacjonalizmu. Największy problem jest oligarchia i korupcja. I to są jeszcze te największe problemy w Ukrainie. Oligarchia, korupcja. I ten okres trwał aż do zeszłego roku. Aż do zeszłego roku było możliwe, jak jest się prezydentem w Kijowie, było możliwe zawsze manewrowanie między wschodem i zachodem, manewrowanie między różnymi rodzinami oligarchickimi, nie? Aż do jesieni zeszłego roku. I od tego momentu już to nie było możliwe. Od tego momentu Rosja przestała być państwem
i zostało właściwie projektem euroazjatyckim. I od tego momentu takiej alternacji, takiej oscylacji nie było możliwa. I od tego momentu mamy już ten problem, bo oczywiście są Ukraińcy nacjonaliści, oczywiście oni byli obecni na Majdanie, tak jak rosyjskojęzyczni anarchiści, tak jak feministki, tak jak ludzie, którzy śpiewają w kościele, tak jak starsi ludzie, tak jak bezrobotni ludzie z Doniecku, tak jak wszyscy oni byli obecni, to prawda, ale ta rzeczywistość statystycznie banalna stała się częścią całej rzeczywistości alternatywnej. I to jest właśnie ten problem, który moim zdaniem jest ciekawy, bo dlaczego może mogło dojść do tego? Bo skądinąd oczywiście masz rację i Mykola, Riabczuk, który to zjawisko studiuje od wielu lat, ma rację, że są różnice polityczne między Zachodem i Wschodem i tak dalej, ale właśnie skutki Majdanu tej różnicy stały się mniejszymi niż były. I akurat teraz, dzięki Majdanowi, Kijów jest, jeżeli tak to można rzec, Kijów jest tam, gdzie Lwów był 25 lat temu i Dnipropetrowsk jest tam, gdzie Kijów był 5 lat temu i Donieck jest tam, gdzie Kijów był 25 lat temu, dzięki Majdanowi. I też skutkiem Majdanu są, a raczej skutkiem interwencji wojennej rosyjskiej jest, jeżeli szukasz takich prymitywnych ukraińskich nacjonalistów, to znajdziesz ich nie w Lwowie. W Lwowie jest spoko i Lwowie ludzie są bardzo świadomi ich własnych przekonań politycznych. Jeżeli szukasz takich świeżych, niemyślących ukraińskich nacjonalistów, to znajdziesz ich w Doniecku i w Luhańsku, bo tam oni mają do czynienia właśnie z wojną i wojna wytwarza nacjonalistów. Więc to, co jest ciekawe w poprzednim pytaniu, jest właśnie ta sytuacja niebywała. Mamy do czynienia, to jako historyk nie wolno mi to powiedzieć i ktoś mi oczywiście poprawi, ale mamy do czynienia ze sytuacją bezprecedensową, bo nigdy chyba nie było tak, że faszyści nie faszystów krytykowali za to, że są faszystami. Nie? I teraz właśnie jest tak, że faszyści rosyjscy razem ze faszystami europejskimi krytykują ukraińskich niefaszystów za to, że oni są faszystami. Mi się wydaje, że to jest sytuacja zupełnie nowa i sytuacja, która jest aż tak dziwna, że musiało coś się zmienić w naszym dostrzeganiu rzeczywistości. Mi się wydaje, że na boku możemy włożyć na razie technologią, polityczną technologię rosyjską. Mi się wydaje, że fundamentalna rzecz jest taka, że taka wizja świata pozwoliło Europejczykom i Amerykanom nic nie robić. Bo jeżeli uważamy, że państwo ukraińskie tak naprawdę nie istnieje, że tak naprawdę to jest junta faszystowska i tak dalej, to jest wielka wymówka. Nie możemy nic robić. Nie? To jest sposób na to, żeby nic nie robić. I dlatego, że jesteśmy, i tutaj Putin ma trochę rację, dlatego, że jesteśmy leniwi, hipokrytyczni, ta wymówka nam była bardzo użyteczna. Ja bym dodała, że ten propaganda putinowska na Zachodzie była bardzo efektywna. To znaczy w Anglii szczególnie jest taki typowy, jak ludzie słyszą jakieś nowości, oni słyszą najpierw jedną stronę, a potem drugą stronę, bo prawda musi być gdzieś w środku. I na jednej stronie mamy pro-Putin i nawet programy telewizyjne i radiowe są tak zorganizowane, że tutaj mamy pan z Russia Today albo Voice of Russia, a tutaj mamy ktoś z Ukrainy i zawsze ten moderator, ten panelu będzie jakby spróbować znaleźć prawdę gdzieś w środku. I efekt tego w Stanach i w Anglii i w ogóle na Zachodzie jest, że
owszem, jest jakiś, Ukraina jest może narodu, ale ma problemy z nacjonalizmu. Rosjanie muszą mieć trochę rację, bo there is no smoke without fire, no nie ma bez ogień. I efekt ten propaganda nie jest tak, że wszyscy uwierzają to wszystko, to co Putin mówi albo to, co jest pokazane na rosyjskiej telewizji, ale efekt jest, że jakiś chain, że jest jakiś, są jakieś wątpliwości o tej Ukrainy, czy to jest naprawdę dobrym krajem, czy mamy... Po co nam ten kłopot? I ty ma rację, że to jesteśmy, jak wszyscy demokraci są naturalnie leniwi. Jeżeli jest tam jakiś kłopot, to jeżeli to jest kraj, który są tam problemy, może lepiej nic nie robić, nie ingerować i tak dalej. W tym sensie jest efektywne. Jeżeli mogę coś dodać, też jest problem kolonializmu, bo właściwie nikt w Europie nie jest w stanie sobie wyobrażać, że jeszcze są aktywni koloniści w Europie, więc Francuzowie czy Anglikowie nie przyjdzie do głowy, że tak naprawdę są ludzie, którzy aktywnie chcą po prostu staromodnej kolonii. Nie? I to działa też w inny sposób, bo nikt nie rozumie również, że nacjonalizm albo patriotyzm europejski może być antykolonialny, bo jak Europejczycy myślą o patriotyzmie albo nacjonalizmie antykolonialnym, oni to lokują w Afryce albo w Azji, tak? To jest zjawisko dla nich nieeuropejskie. To jest zjawisko, mówiąc po rasistowsku... Z wyjątkiem Irlandii. Tak. Ale to jest... Więc oni nie uważają po prostu, że Europejczycy mogą mieć problem. To znaczy, oni uważają, że Europejczycy sprawiają problem kolonializmu, albo że naród europejski może mieć problem, że został skolonializowany. Tak? To po prostu nie mieści się w głowach i tak po prostu jest. Tak, nacjonalizm ukraiński jest antykolonialny. I taka po prostu taka kategoria nie mieści się w głowach. I w wypadku niemieckim, który jest wypadek najbardziej ważny, Niemcy nie pamiętają, że cel hitlerowskiej polityki wschodniej, bo właśnie kolonią ukraińską, że właśnie Ukraina była głównym celem tej wojny na wschodzie. To po prostu nie istnieje w pamięci niemieckiej niestety. Więc ten specjalny zwyczaj niemiecki, że drugi naród staje się podmiotem przez to, że ten naród był naszym ofiarą, nie zadziała w stosunku do Ukraińców. Nie dlatego, że Ukraińcy nie byli ofiarami niemieckiej polityki, bo owszem byli, 6 milionów ludzi zamieszkałych w Ukrainie zostały zmordowane, jedna ćwierć mniej więcej Żydów, reszta nie Żydów. Więc w rzeczywistości Ukraińcy, to znaczy ludzi mieszkający w Ukrainie, byli ofiarami niemieckimi, ale w ogóle nie ma śladu tego w oficjalnej pamięci niemieckiej. Więc ten mechanizm niemiecki, który funkcjonuje wobec Żydów, wobec Rosjan, nie funkcjonuje wobec Ukraińców. I to też jest problem kolonialny, bo jak polityk niemiecki teraz mówi, że nie ma narodu nie ma narodu ukraińskiego, nie ma państwa ukraińskiego, to po prostu ten polityk powtarza jak to uważano przed wojną. Nie? Więc ten styl wyrażenia się wobec Ukraińców jest stary i kolonialny. Żaden niemiecki polityk nie by pozwalał sobie na to, żeby mówić, że nie ma narodu żydowskiego, nie ma państwa żydowskiego, nie ma narodu rosyjskiego, nie ma państwa rosyjskiego. Tak po prostu to by było niemożliwe, ale mówić, że nie ma narodu ukraińskiego, nie ma państwa ukraińskiego, to jest możliwe i wiemy, że to jest możliwe, bo już dość ważni niemieccy politycy tak się wysłowili. Mhm. Tu jeszcze można dołożyć do tej serii paradoksów, przecież cieszę się, że się udało
zadać pytanie, które będzie oczywiście nie pytaniem, tylko ukrytym komentarzem. To znaczy, do tej serii paradoksów można jeszcze dołożyć to, że Ukraińcom nie przysługuje też to, co przysługuje Rosjanom w mentalności niemieckiej, to znaczy te wyrzuty sumienia, dzięki którym Niemcom się dużo łatwiej, czy dużo, są dużo ufniejsi wobec Rosji, bo ta Armia Czerwona to jest armia Rosjan, podczas gdy, jak sam tego dowodzisz w swoich książkach, to była głównie armia Ukraińców, albo w tyleż samo, co armia Rosjan. Tego też nie ma w pamięci zbiorowej Niemiec. Ja jeszcze do tego przesuwania miast, którym się bardzo spodobało, chciałbym wspomnieć drugiego naszego przyjaciela, który z kolei uważa, że jest jedna Ukraina i prowadzi taką 25-letnią dyskusję z Mykołą Ryabczukiem, który jest Jarosław Chryca, który będzie zresztą naszym gościem z obchodzącą dzisiaj 9-lecie związku z Timem Snyderem Marcy Shore. I tenże Jarosław Chrycak wyszedł na chwilę z tego zawodu historyka i zamienił się w socjologa i wziął udział w takich badaniach, w których nas bardzo dawno temu, 20 lat temu, badano kapitał społeczny, czyli poziom zaufania, umiejętność współpracy w trzech miastach. W Doniecku, we Lwowie i we Wrocławiu. I okazało się, że ten Lwów jest bliżej Wrocławia pod tym względem niż Donieck, więc ten Lwów możesz przesunąć dzisiaj do Wrocławia. Tylko pytanie, gdzie nam wtedy przesuniesz Wrocław, Tim? Już jest Lwów, Wrocław. Już jest, no właśnie. Nie pytam, gdzie jest Wrocław w takim razie, ale chciałbym dołożyć jeszcze do tej serii paradoksów to, że tych faszystów, którzy krytykują niefaszystów za faszyzm, żeruje niemiecka lewica i z jakiejś dziwacznej koalicji z amerykańskimi lewicowymi intelektualistami. Czy właściwie dojdziemy do tych, tu o komentarz nie proszę, chciałem zmienić kierunek tej dyskusji na chwilę, nad tą Rosją się pochylić, bo już to, że Rosja jest niedobra albo że jest jakaś inna, to już wiemy, ale teraz chciałbym zapytać Annę Applebaum, bo pani napisała taki tekst i właściwie w całej serii tekstów można wywnioskować, że pani zajmuje taką pozycję, że takie samo biczowanie się Amerykanów, to znaczy takie oskarżanie się, że zrobiliśmy coś nie tak, skoro ta Rosja nie zamieniła się z tego takiego nie dość zachodniego państwa czy europejskiego, wreszcie w europejskie państwo, że to jest jakaś nasza wina, że ta postawa była bardzo popularna za granicą, także w Stanach Zjednoczonych i pani mówi nie, to nie jest nasza wina, że Rosja najechała Krym, to nie jest nasza wina, że Rosja zamieniła się w państwo właściwie dzisiaj, najoględniej mówiąc, nacjonalistyczne bardzo, ale może jest tak, bo nawiązuje do Jeffrey'a Zaksa, który tu był niedawno i który powiedział, że Polsce się udało, a Rosji się nie udało, dlatego że on na przykład dla Polski mógł wywalczyć ogromną redukcję długu, podczas gdy Rosją nie interesował się w 1991 roku nikt. Nikt nie chciał pomagać Rosji, tak mówi Jeffrey Sachs. Więc może jednak Zachód ma mógł jakoś lepiej geopolitycznie postąpić w stosunkach z Rosją. Ja miałbym inny problem z polityką Zachodu wobec Rosji w latach 90. To, co Jeff Sachs mówi, to jest prawda, ale to jest też prawda, że Rosja nigdy nie chciała podpisać żadnego kontrakt, żadnego agreement z IMF-em, z World Bankiem, z Bankiem Światowym i tak dalej. Więc Rosja zawsze, ja nawet pamiętam, był jakiś cytat, że ja nie pamiętam dokładnie, że Boris Jeltsin kiedyś mówił coś w rodzaju, że jesteśmy wielkim krajem, nie podpisujemy kontrakt z IMF-em, no, jesteśmy za wielki za to, nie będziemy robić to, co IMF nam każe. Więc oni od początku mieli poczucie, że my jesteśmy inni, czy nas wytraktować inaczej, że nasze problemy gospodarcze takie są specyficzne. Nie jesteśmy, nie wiem, w kategorii Polski, czy kategorii Brazylii, czy kategorii Indii. Jesteśmy po prostu jakimś wyjątkiem i zawsze chcieli być tak wytraktowana. I to był i dla tych instytucji, tak jak IMF czy Bank Światowy, to zawsze był problem, bo oni mają swoje jakby metody, mają swoje obowiązki, nie mogą na przykład dać Rosji pieniądze bez żadnego
gwarancję, że Rosji będzie próbować to odpłacić i tak dalej. Więc i Rosja zawsze chciała wyjątki, jakieś inne reguły, inne metody. I więc i to rzeczywiście od początku, bo problem, ja kiedyś o tym napisałem, cały kilka artykułów, że ten rosyjski zawsze chęć być taki exception, taki coś innego, taki wyjątek. I to pierwsze. Można powiedzieć, że Zachód robił jeden duży błąd w latach 90. i ja bym to nazwał, ten błąd był próba przez, no głównie przez administrację Clintona, no też potem też przez innych, próba traktować jakby będziemy się udawać, że w Rosji jest demokracja i ciągle mowa, że Jelcyn jest demokratem. I te sceny, że no, nie wiem, Clinton razem z Jelcynem, nie wiem, chodzą w parku, rozmawiają, są z kamerami, nie wiem, kiedy byli razem w restauracji, że jesteśmy przyjaciółmi. I Clinton zaczynał używać właśnie takie słowa, że Rosja, że Jelcyn jest naszym wielkim partnerem demokratycznym, że cieszymy się, że Rosja już jest krajem kapitalistycznym, że jest część Zachodu. Potem było zaproszenie Rosji do G8, było zaproszenie Rosji do różnych jakby klubów Zachodów. I ja rozumiem, jaki to był cel. No cel był traktować Rosję jako kraj zachodni, mając nadzieję, że wtedy Rosja będzie jakby zacząć zachowywać jako kraj zachodni. To był rzeczywiście ich polityka. Ale efekt tego w Rosji był bardzo negatywny. Więc jak wszyscy, którzy byli w Rosji w latach 90., no widzieli wokół siebie, że nie ma tu demokracji, nie ma tu kapitalizmu w sensie zachodnim, liberalnym i tak dalej, nie ma tu w ogóle reguł, nie ma reguł gry, nie ma ustawy, nie ma tak zwanej rule of law, no, nic nie działa tak, jak powinien być. I od razu był bardzo szybko, był jakby różny rząd i samorządy mafijne. I pamiętam, jak pierwszy raz słyszałam słowo krysza. Może wy znacie krysze, to znaczy dach, ale to po rosyjsku to też znaczy jakby klan, mafia, który rządzi w pewnym mieście. Wszyscy musieli mieć swój krysze, swój dach, żeby, jeżeli chcieli w ogóle funkcjonować w tamtych czasach. Myślę, że to dzisiaj to jest to samo. Więc było widoczne, że tam nie ma jakby kapitalizm przedsiębiorczy w stylu zachodnie, nie wiem, w stylu angielskie, czy w stylu amerykański, nawet w stylu francuski, niemiecki. Jednak my, to znaczy Zachód, ciągle o tym mówili, jakby był już ten, jakby Rosji już był ten Zachód. I to spowodowało takie reakcje w Rosji, wśród zwykłych Rosjan. No jeżeli tu jest kapitalizm, jeżeli tu mamy demokrację, no to jest, no czort z nimi, no to jest niedobre, no nie chcemy tego, to jest złe, to jest z korupcji. Znaczy oni zaczęli rozumieć, że demokracja to znaczy korupcji. I to może nie tylko nasza wina, ale to jest częściowo nasza wina. To jest wina kolejny amerykański szczególnie, no też europejski politycy, którzy mówili, no witamy nowy demokratyczny Rosję do Zachodu. Bo Rosjanie zrozumieli, że no jeżeli to jest Zachód, tego nie chcemy. I to był głównie moim zdaniem błąd w latach 90. Ta debata nasza ukaże się w Gazecie Świątecznej. Już mam wśród tytuły, to będzie Lwów spoko i czort z nimi. Mogłabym powiedzieć coś bardziej ostre, ale ja się wycofam. Mamy jeszcze sporo czasu i potrzebujemy z pewnością więcej wśród tytułów. Chciałem zapytać Tima, nasz wspólny, jakoś taki dzisiaj dzień samych wspólnych przyjaciół. Iwan Krastew z kolei w jednym ze swoich tekstów napisał, że Zachód nie rozumie, że Rosja, czy że tą podstawową ideologią Rosji czy Putina jest konserwatyzm. Ja się tak trochę mi się ten pomysł nie do końca spodobał, a u ciebie zauważyłem dwie
dwa pomysły na zmianę, które jakoś się chyba w końcu zbiegły. To znaczy, że z jednej strony dzisiejsza ideologia Putina to jest, jej twórcą jest właściwie Dugin, czyli taki protofaszysta trochę. Znaczy, że to tak jak powiedziałeś, to już nie jest Rosja, to jest Eurazja, która ma swoje konkretne geopolityczne plany, plus też tego swojego wroga, którym jest gejowska Europa i uprawia jakąś taką gejopolitykę właściwie w tej chwili. A z drugiej strony można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj takiego postmodernistycznego faszysty, ten Putin. To właściwie, a mi z kolei on się wydaje bardzo typowym władcą rosyjskim. Takim wypisz, wymaluj, właściwie jak weźmiesz to prawo, tę trójcę Uwarowa, prawosławie, samodzierżawie i co tam jeszcze było trzecie? No właśnie, to masz Putina. No i oczywiście trudno będzie to wszystko ograniczyć do jednego sformułowania. I mamy drugi problem, że sam Putin bardzo szybko się zmienia. I są pewne hasła putinowskie, które wydawało nam się być bardzo ważne i po jednym roku już były nieaktualne. Ale mi się wydaje, że jednak, że od zeszłego roku jesteśmy świadkami ewolucji, moim zdaniem trwałej, bo ten Putin po pierwsze jest drugim Putinem. To już nie jest pierwszy Putin jeden, to jest Putin dwa. I ten Putin już nie jest młodym człowiekiem, to jest tak. Może być 2.1, 2.2, ale jest 2. Ten Putin już nie jest młodym człowiekiem. To jest człowiek, który moim zdaniem myśli o przyszłości, ale w sposób trochę desperacki, bo już nie ma w Rosji partii, już nie ma w Rosji systemu politycznego, który można określić. Jest właściwie Putin i jego system osobisty i jak go nie ma, to co będzie. I jak już się jest na tym poziomie, to zaczyna się myśleć kategoriami takimi duchowymi. Więc mi się wydaje, że nasz problem polega trochę na tym, że Putin ma taktykę, ma poczucie taktyki świetne, lepsze niż nasze. I też ma ideologię. I mi się wydaje, że ta ideologia, no oczywiście są takie elementy starorosyjskie, ale jednak są elementy nowe. Więc on bardzo świadomie skorzystywa z tego, że kwestia praw dla homoseksualistów jest sprawą kontrowersyjną i na Zachodzie, i w Stanach, i w Południu, tak, i też w świecie islamskim. On jest tego świadom, więc to nie jest po prostu, to nie jest polityka rosyjska, to jest polityka światowa. I jak już wspomniałeś, on wykorzystuje takie kwestie, by się przedstawić jako nowym liderem takiego właściwie fashion turnu, on jest popularny wśród nowej prawicy europejskiej dzięki temu, że on może takie rzeczy po prostu powiedzieć, nie? Całemu światowi. Więc mi się wydaje, że to jest sytuacja, którą można określić jako nową, też jako starą. Ale jak mówimy historycznie, musimy brać pod uwagę pewną rzecz. W przeciwieństwie do nas, ludzi z Zachodu, Putin jeszcze czyta. On jeszcze czyta książki i też każe innym, żeby czytali. Tak, to prawda. Więc możemy sami sobie wmówić, że nie wolno myśleć historycznymi analogiami, ale jest rzecz jasna, że Putin to robi, bo on cały czas myśli o historii. Nie w taki sposób, jakbym ja sobie życzył, ale jednak on myśli historycznie i on myśli historycznie cały czas. Do takiego stopnia, że to już nie są analogie, to są wzorce. I w tym to jest moim zdaniem element taki postmodernistyczny, bo i Dugin i Putin mają to do siebie, że traktują historię
bardzo konsumpcyjnie, że tu jest hasło, tam jest precedens, tam są piękne słowa i można z tego wszystkiego wykorzystać w taki sposób, żeby przedstawić nową syntezą, raczej prawicową. I to funkcjonuje. Więc to jest taki, to nie jest konserwatyzm, to jest ideologia prawicowa, moim zdaniem postmodernistyczna, która jest atrakcyjna dla innych na prawicy radykalnej. Moim zdaniem to nie jest żaden konserwatyzm, to żaden konserwatysta nie by napadł na Krym, ale to jest nowa, atrakcyjna ideologia. I ostatnie słowo, mi się wydaje, jeżeli chodzi, wracając do pytania o tej dziwnej syntezy albo zjednoczeniu radykalnej prawicy z radykalną lewicą. Jest tutaj, tak jak prawie we wszystkich tych pytań, jest precedens historyczny, bo co Stalin zrobił w roku 1939? On zrobił sojusz z Hitlerem, to znaczy z radykalną europejską prawicą. I co mieli wtedy zrobić ludzie z radykalnej lewicy? Popierać oczywiście, popierać, nie? To był trudny dla nich, niektórych komunistów, ale większościowo oni to zrobili. Więc ta sytuacja akurat nie jest nowa, że Rosja próbuje zniszczyć Europę Zachodnią przez sojusz z radykalną prawicą, mająca nadzieję i słusznie, że pewne elementy radykalnej lewicy w tym pomagają. Więc i mi się wydaje, że to, co ja teraz mówię, jest dla Putina oczywistość. Dla nas być może nie, ale on tę historię lat 30. zna i wykorzystuje na swój sposób. Ja właśnie chciałam podkreślić jedną rzecz, mianowicie, że Putin rzeczywiście mówi bezpośrednio do, szczególnie w tej chwili, do skrajnej prawicy europejskiej, ale on od dawna pracuje jakby razem z lewicą amerykańską i europejską, też skrajną. Więc Russia Today, to jest ich kanał telewizyjny po angielsku, jest jakby jest stworzone przez najbardziej lewicowe, radykalne, anti-establishmentowe elementy Zachodu. Znaczy ludzi, którzy mają różne teorie spiskowe o 11 września, albo ludzi głęboko antyamerykańskie, antidemokratyczne. I oni używają głosy, na przykład bardzo często używali, kiedyś Julian Assange. No, ludzi, którzy są atrakcyjni dla anarchistów, dla skrajnej lewicy i tak dalej. Więc oni już od 10-15 lat jakby z tym elementem już dawno pracują. I mi się wydaje, to jest część, jak pytamy, dlaczego lewice w Stanach Zjednoczonych jest tak dziwnie związany z Putinem. Mi się wydaje, że to jest częściowo dlatego, że bo on od dawna próbuje z nimi pracować. Więc może to jest ten element jakby postmodernistyczny, że on używa różnych kanałami, znaczy i prawicę, i lewicę, i telewizji, i jakby partii w Parlamencie Europejskim, że on próbuje używać różne elementy, jakby wszystko, co jest anti-establishment, i wszystko, które może być destabilizujące na Zachodzie. Bo nie wiem, ilu z Państwa oglądają regularnie Russia Today. Wszyscy. Tak, wszyscy. Bo niesamowity. Jeżeli chodzi o ten postmodernizm, to jest bardzo dobry tego przykład, bo właśnie to jest tak, jak Ania mówi, to oni przedstawiają różne warianty, nie? Są pięć, dajmy na to, wariantów rzeczywistości i jest szósty, który jest rosyjski, i ten szósty rosyjski jakoś jest bardziej solidny, nie? To jakoś trochę bardziej przekonujący, ale jednak jest różnorodność, nie? Jest pluralizm, tak? Więc oni wykorzystają właśnie takich metod postmodernistycznych, żeby wygrać, bo oni nas rozumieją, to znaczy na tym poziomie, na poziomie neologicznym, oni nas rozumieją znacznie lepiej niż my. Słuchajcie, co w tym właściwie jest nowego, bo od dawna, przez cały okres tych dwóch dekad,
jeszcze zanim nie było Russia Today, był Zjuganow i Żyrynowski w tej samej konstelacji i tych kart się też używało. Trzeba było bardzo dokładnie słuchać Żyrynowskiego, bo wiedziało się, że on pewne rzeczy mówi o miesiąc wcześniej niż powie je, niż staną się oficjalnym stanowiskiem Rosji, więc takie zagrywki chyba były wykorzystywane, znaczy wydaje mi się, że to jest dość tradycyjna metoda jednak, ale chciałem zapytać o inną analogię historyczną. Pani wydała właśnie książkę dotyczącą instalowania władzy komunistycznej w tym regionie. Czy tu widzi Pani analogię między tym, jak Rosjanie instalują się na przykład na Krymie, czy jak próbują instalować się we wschodniej Ukrainie, a jak robili to w późnych latach 40. w tych krajach właśnie jak Polska czy Czechosłowacja? To jest bardzo ciekawe pytanie i ja nawet teraz mam poczucie, że ja żałuję, że ja już napisałem swoją książkę, bo ja chciałabym, jeżeli ja bym najpierw widziała to, co Rosja robi w tej chwili, szczególnie na wschodzie, w Doniecku i Luzańsku, ja bym lepiej zrozumiała to, co się stało tutaj w latach 40. Więc to nie jest, oczywiście nie jest identyczne, nie jest dokładnie to samo i tak dalej. I sytuacja nie jest tak dramatyczna dzisiaj na Ukrainie niż to, co było w Polsce po wojnie. Ale metoda, no jak używać z małą grupą ludzi, no bo NKWD wtedy był stosunkowo mało w porównaniu do narodu polski, albo mało ci specsłużby na Ukrainie dzisiaj, jak używać małą grupę ludzi, żeby stworzyć coś większego. I oni, i to jest ciekawe z punktu widzenia psychologii, bo oni, to nie są metody czysto, to nie jest czysto przemoc. No oni nie przyjadą, nie wiem, i wtedy nie przyjechali do Polski, nie wiem, z tysiącami żołnierzami, z tankami i tak dalej. Nie, oni używali metody psychologiczne, które są bardzo podobne do tego, co próbują i mi się wydaje akurat teraz się nie udało robić na Ukrainie. Więc szukają młodzi ludzi bez edukacji. I w Polsce po wojnie było bardzo dużo młodzi ludzi, którzy były skrzywione przed wojną, którzy chcieli mieć władzę i którzy chcieli też mieć jakby broń, możliwości używać przemoc, że zrozumieli, że władza jest ważna, jeżeli chcesz żyć, jeść, no, trwać dalej. I szukali właśnie ten element młodzi ludzi, które szukają szybko jakby drogę do władz. I dzisiaj to samo próbowali robić na Ukrainie, więc szukają w przypadku Ukrainy, co są często, no nawet nie kryminaliści, no mogą być też kryminaliści, ale jakby element kryminalny, jakby antyspołeczny, ludzi, którzy szukali jakiś inny sposób do rządzenia. I oni zorganizowali te ludzi na i dali im ideologię. I to, tu jest podobieństwo, że mi się wydaje, że ci tak zwani separatyści na Ukrainie bardzo często nie są, znaczy wcześniej może nawet nie były zainteresowani w rosyjskim nacjonalizmu, czy tak, no bo wcześniej nie słyszeliśmy nic o tym. Że nie ma organiczny ruch społeczny prorosyjski na wschodzie Ukrainie. No są ludzie, którzy sympatyzują, którzy mówią po rosyjsku, którzy się czują Rosjanami, ale nie było tego. I oni chcieli właśnie tego, dały tych grupach takich jakby sfrustrowanych młodych ludzi, dali im tę ideologię, żeby jako drogę do władzy. I to jest bardzo podobne, co zrobili tutaj w 1945-1946 roku. Więc też nie było tak, że wcześniej był ruch silny, komunistyczny w Polsce. No, w różnych miejscach było, na przykład w Jugosławii było, ale w Polsce nie było. Więc oni dali ci ludzi jakby ideologię, która tłumaczy dla nich, dlaczego oni muszą mieć władz, dali im trochę broń, pomagali im organizować i to jest właśnie początek UBC w Polsce. To jest ta sama droga. I jak słyszałam, rozmawiałam z ludźmi miesiąc czy dwa miesiące temu w Kijowie, którzy uciekali z Krym i to, co oni mówili, że to byli te ci
pro-Ukraińcy, pro-majdanowskie ludzi, którzy mieszkali w Krymu. I oni mówili, że no, do drugi dzień potem, jak oni byli chyba w Sebastopolu, że drugi dzień, jak była ta okupacja, ten, nie wiem, niebie separatyści rosyjskie Sebastopolu, jacyś ludzi przyjechali do nich do domu, którzy mówili, że są, nie wiem, ruski, czy ruski naród, ruska wojska, coś takiego mieli na nazwisko i zaczęli im zadawać pytanie, dlaczego wy byli na Majdanie, co wy robili tam, tak, co wy macie zamiar robić dalej. I oni od razu uciekali, bo nie trzeba nawet używać przemoc, żeby stworzyć atmosferę niekomfortową dla ci ludzi, jakby pro-ukraińskiej, pro-paniarskiej. I to była podobna metoda używana tutaj też w latach 40. Więc w latach 40 było więcej przemów, dużo więcej i to było dużo większe organizacji, operacji, ale psychologia tego była podobna, więc oni, to co Rosjanie robili tutaj w latach 40, oni nie chcieli używać bardzo dużo przemoc, nie chcieli wymordować tysiące czy miliony ludzi, to nie było już era Stalina. Oni chcieli raczej używać jakby psychologia postwojenna, ten dziwny moment postwojenny, like, ludzie nie wiedzieli co robić, żeby stworzyć jakby te grupki, żeby stworzyć ten ubecję, który potem miały rządzić kraju. I to jest podobne, co próbują robić na wschodzie Ukrainy. Tylko, że mi się wydaje, że to było mniej efektywne, niż oni się spodziewali. Mniej efektywne jest teraz? Mi się wydaje, że oni jednak, im się nie udało stworzyć większość, nawet w Doniecku, nie ma większości popierający idei włączenie do Rosji. Znaczy nie ma tego. I w ogóle w Charkiw, Odessa, nie po prostu, oni w ogóle się nie udały. Że nic, nie spodziewali, że będą chętnych, że będą grupy ludzi, które będą im popierać i jednak im się na razie nie udało. Tymi metodami. Wiem, że masz pytanie do mnie, ale mi się bardzo podoba twoje pytanie do Ani, więc mi z kolei przychodzi do głowy podobna, ale trochę inna analogia, mianowicie nie przewrót 45, 6, 7 roku, ale przewrót 39, bo każdy, który czytał Jana Grossa książką Rewolucją za granicy, zwłaszcza ostatni rozdział. Ona jest nieprzetłumaczona na polski, to tak mówię. Tak? Tłumaczona na polski? To jest, co jest. Się, nie. Nawet co jest, co jest? Nie mieliśmy jest zamiar ją wydać, ale ona jest w tej chwili pisana na nowo. O czym chyba wiesz ty. Tak. W każdym bądź razie, każdy, bo temat tej książki jest społeczna historia. Ona się nazywa Revolution from Abroad. Oh, okay. Revolution from Abroad. Nieistniejąca historia. Okay. To jest społeczna historia przewrotu w wschodzie Polski 1939 roku po napadnięciu wojsk sowieckich. I tutaj są trzy bardzo ciekawe wspólne elementy z tym, co się aktualnie dzieje na wschodzie Ukrainy. Po pierwsze, ogłoszenie, że nie ma państwa, że pretekst na napadnięcia, na atak jest, że nie ma państwa. Tak, nie ma państwa, więc trzeba. Tak? Drugi taki wspólny element. Nie ma państwa, więc trzeba bronić prawa ludów brackich. Nie? To znaczy w wypadku 39 to było Ukraińców i Białorusian właśnie i teraz to są ludzi rosyjskojęzyczni, podobno. Trzeci taki wspólny element i to już jest ciekawszy. W tym przewrocie skorzystuje się, tak jak skorzystywano, elementów kryminalnych, dosłownie, ale wówczas ci kryminaliści często byli politycznymi
Kremlowej, to znaczy komuniści. To znaczy był taki element sympatyzujący się jednak z komunizmem na wschodzie Polski. Oczywiście, dość znaczny element. Tego właściwie nie ma. Jest paru nazistów rosyjskich w Doniecku i ich wykorzystywano i wykorzystuje, ale tego elementu analogicznego nie ma. I to jest ciekawe, bo ostatni element to jest główna taktyka. Główna taktyka polega na tym, żeby zniszczyć instytucje państwowe. Tak? Zniszczyć instytucje państwowe, ogłosiwszy, że nie ma państwa, potem zniszczać instytucje państwowe, by coś nowego budować. I moim zdaniem tutaj mamy do czynienia z wielką różnicą, bo wówczas Sowieci mieli swoją wizję tego, co miało nastąpić. Możemy myśleć o tym, jak chcemy, ale mieli na pewno swoją wizję przyszłości. I wszystko, co myśleli o historii, dla nich było koherentne, bo jakby wstęp do tego, co miało teraz nastąpić. Oni mieli wizję rewolucji. To było szczere, to wszystko. Podczas gdy teraz jest ta sama taktyka, zniszczenie instytucji państwowych, ale tej wizji nie ma. Bo jak się jest faszystą, albo jak się jest radykalnym prawicowcem, jak się jest putinowcem nie wiedzący właściwie, na czym polega ta ideologia, trudno jest mieć taką wizję, nie? Więc oni po prostu tej wizji nie mają i nie mają kadrów, którzy mogą mieć takie wizje. I dla mnie to jest ta wielka różnica i między innymi dlatego im się teraz nie udaje. Ja bym tylko powiedziała, że rzeczywiście 39 jest też dobry przykład. W 45 oni jakby używali przykład 39 i próbowali, mieli lekcje z tego, to co udało wtedy, a co nie. A potem 45 miał być jakby ulepszenie tego, szczególnie w Polsce, gdzie właśnie nie ma ten duży ruch komunistyczny. To mam teraz do was takie pytanie o to, dlaczego jeszcze jeden projekt zachodni się nie udał, albo z jeszcze jednej perspektywy. To znaczy, jak pamiętacie, bo chociaż Rosja nie chciała z pieniędzy z IMF, to jednak chciała być częścią Rady Europy na przykład i została. Chciała być częścią tej najbardziej wpływowej grupy państw i została. G7 poszerzono do G8. Rosja miała też ambicje stać się częścią OECD, prawda? Nie mylę się, Rosja jest w OECD. Nie jest? No dobra, ale chciała być w WTO i jest od niedawna. Więc jest jednak tak, że Rosja integrowała się z Zachodem i była taka jasna intuicja, że jeśli uda się włączyć Rosję w struktury gospodarcze, polityczne, to uda się także Rosję uzależnić. Tymczasem okazało się, że Zachód sam się uzależnił w międzyczasie i bardzo ma poważny problem z podejmowaniem decyzji dzisiaj, choćby jeśli chodzi o decyzję o sankcjach, które jak pani pisała, a ja tak myślałem, chociaż też tak pisałem, to były śmieszne. Pani dokładnie tak pisała na temat sankcji, ja dokładnie tak uważam, bo te sankcje są śmieszne, oczywiście są wyłącznie symboliczne, ale są symptomem uzależnienia Zachodu i najsilniejszych państw Zachodu od Rosji. Jak uważacie, dlaczego tak się stało? Najpierw trzeba zachowywać trochę proporcje, bo to rzeczywiście mamy, my, to znaczy Zachód, mamy duży wyłącznie z Polską, mają duży handel z Rosją i relacje gospodarcze z Rosją i tak dalej. Ale uzależności Rosjan na Zachód jest, ja nie wiem, czy ja może to gramatycznie to powiedzieć, ale uzależnienie Rosjan od Zachodu jest dużo większe niż odwrotnie. Więc Rosja dużo bardziej potrzebuje Zachód niż odwrotnie, mimo tych, nie wiem, te różne kontrakty na gaz i tak dalej. Więc Rosja nadal jest proporcjonalnie bardzo mało część handel gospodarczy na przykład Niemcy czy Europy. Chyba
handel z Rosją dla Stanów Zjednoczonych jest jakiś 3 albo 4%, znaczy całego... Mniej niż jeden. Mniej niż jeden, okej, okay, to jest, ja wiem, że jest bardzo mało. Słyszałam, miałam w głowie 4%, ale... Wystarczy powiedzieć, że na przykład samych surowców, które stanowią 78% budżetu Rosji, Unia Europejska kupuje ponad 50%, co daje jej bezpośrednią właściwie kontrolę nad 40% rosyjskiego budżetu. Nad żadnym państwem innym Unia Europejska nie ma takiej kontroli gospodarczej potencjalnej i żadne państwo tak od Rosji też nie jest uzależnione, a mimo to... I też trzeba powiedzieć, że na przykład handel, niemiecki handel z Polską jest większy niż handel z Rosją. Jesteśmy większym partnerem gospodarczym dla Niemiec niż Rosja. Tak, i jeżeli mówimy o całej, nie wiem, Europie Centralnej, to jest duże, duże, nie ma porównania. Handel niemiecki z centralnej Europy jest, nie wiem, 2-3 razy więcej. My jesteśmy na 10. miejscu, Rosja na 11., jeśli chodzi o handel zagraniczny. Tak, ale razem z tymi wszystkimi jakby nowymi państwami to jest dużo więcej. Więc mi się wydaje, że problem jest trochę inaczej. To nie jest to, że Zachód jest uzależniony. Problem jest w naturze handel z Rosją i wpływ konkretnych firmach. Więc handel, jak wygląda niemiecki handel z Polską? To jest tysiące małe, średnio przedsiębiorstwo. To jest turizmu, to jest ludzi pracujący w dwóch miejscach. To są niemieckie firmy, które coś inwestują w Polsce i polskie firmy, które coś inwestują w Niemczech. To znaczy, to jest tysiące różne grupy i pomogę pani, gąszcz. Gąszcz. I właśnie. Ale handel niemiecki z Rosją wygląda inaczej. To jest kilka duże firmy, Ruhrgas, nie wiem, Siemens i jeszcze paru innych, które mają nieproporcjonalny duży wpływ na politykę w Niemczech. I bardzo podobna sytuacja jest w różnych innych krajach europejskich, na przykład we Włoszech albo w Hiszpanii. No, bardzo często to są te firmy gazowe, naftowe, duże firmy, które mają duży, no, nie wiem, prezes jest, dobrze zna premier, ma duże związki z ministrem finansów. To są bardzo wpływowe, specyficzny typ firmy, które mają duży wpływ, szczególnie nie we wszystkich krajach, akurat w Anglii jest trochę inaczej, ale we Francji, we Włoszech, w Niemczech. To jest główny handel z Rosją i oni mają bezpośrednie kontakty z ludźmi rządu i tak dalej. I myślę, że w tym jest problem, że nie jest to, że nie wiem, Merkel się boje, że jeżeli oni stracą handel z Rosją, to będzie złe dla Niemiec. Nie, ona się boje konkretnie o Siemens czy Ruhrgas czy właśnie takie firmy. I myślę, że to jest akurat tłumaczenie, że to są ich poważne partnery polityczne i gospodarcze. Czyli w tę stronę to nie jest tak, że Merkel się boi, że na śniadanie będzie miała zimną kawę, tylko że firmy niemieckie stracą rynek zbytu w Rosji, tak? Specyficzne firmy, nie wszystkie firmy. No bo jak mówiłem, no, że jest więcej handlu z Polską. Zgadzam się zupełnie. Mi się wydaje, że tutaj jest kłamstwo, to jest Rosjanie na pewien sposób są przekłamani wobec siebie i my bierzemy w tym również udział. To znaczy oni nas sprzedają pewne kłamstwo, w które chyba sami wierzą, mianowicie, że nie są uzależnieni od Europy. Podczas gdy... Ale dlaczego my je kupujemy? Moment, bo oni są tego, oni są przekonani i oni są bardzo uroczy oczywiście. Oni mają taką narrację, według której oni są alternatywną Europą, że nasza Europa jest Europą dekadencką, opadającą, która nie ma przyszłości, jesteśmy wszyscy faszystami, homoseksualistami i tak dalej. Ale jednak każdy liczący się Rosjan ma tutaj swoją żoną, kochanką, dzieci, dom, biznes.
cała egzystencja, całe istnienie elity rosyjskie jest uzależnione na różny sposób, na bardzo różny sposób od Europy. Gdyby nie było turyzmu nawet rosyjskiego, moim zdaniem, system by rozpadł. Bo turyzm to jest ten sposób, na który statystyczny rosyjski mieszczan może mieć trochę swobody i piękna. Więc oni są od Europy bardzo, bardzo uzależnione, aż do takiego stopnia, że muszą to negować. Więc mi się wydaje, że psychologia jest właśnie taka i my po prostu tego nie dostrzegamy. My nie rozumiemy, do jakiego stopnia oni są od nas, od Zachodu, od Europy uzależnieni. I moim zdaniem to jest trochę dlatego, że Rosjanie są sprytni. To znaczy są przekłamani, ale są sprytni. Tutaj jest wielki, wielki blef. Wielki blef polegający na tym, że oni wiedzą, że bez tej Europy oni nie będą już sobą. Oni wiedzą, że bez tej Europy oni już będą satelitą Chin. Oni wiedzą, że tak naprawdę oni już powolutku, pewnymi krokami, Rosja staje się Ukrainą Chin. To już się staje przed naszymi oczyma. Ale oni wolą mówić o Europie, bo jak mówią o Europie, oni mają do czynienia z wrogiem wygodnym. Oni mają do czynienia z ludźmi, z którymi można rozmawiać. Oni mają do czynienia z wrogiem, który jest znacznie mocniejszy niż oni, ale nie jest już taki problem, jak Chiny są problem. Więc oni, to moim zdaniem Europa jest dla nich jakby problem zastępczy. To nie jest ich właściwy problem. To mi bierze udział w pewnej narracji psychologicznej rosyjskiej. To teraz z kolei tak przyszło mi do głowy, że może oni mają rację właściwie, bo Fiodor Dostojewski, pamiętam, tak strasznie się ekscytował i irytował. Swoją drogą, który miał też obsesję, jak wielu pisarzy rosyjskich, chińską. Bał się, że że jeśli Rosja nie będzie ekspansywna i nie będzie taka twarda, to spotka ją los księstwa czy Rzeczpospolitej obojga narodów, który z kolei jest losem, który Rosja pisałaby dla Europy właśnie, to znaczy dla tej dekadenckiej Europy, że ją można także rozmiękczyć i pochłonąć, tak jak udało się pochłonąć Rzeczpospolitą obojga narodów, która była takim sparring partnerem przed konfrontacją z Europą. Ale to może ta Europa jest właśnie dokładnie taka, to znaczy jest słaba, rozmemłana, nie podejmująca decyzji, mimo tej przewagi gospodarczej. Wyście fantastycznie uzasadnili, dlaczego właściwie Unia Europejska ma w małym palcu Rosję, tylko niestety wygląda wszystko tak, jak było dokładnie odwrotnie. Więc właściwie mogę powtórzyć swoje poprzednie pytanie. Unia Europejska jest tak jak piknik rodzinny. Nie? Jest sporo osób, wszyscy są mili, jest duża zabawa, jest pluralizm i piknik jest bardzo dobry, póki ten niemiły człowiek nie przyjdzie. Ale jeżeli jest piknik miły i jeden człowiek, może trochę większy, może złej woli, przychodzi, on może zniszczyć cały piknik. I to tak wygląda mniej więcej. Unia Europejska jest, ja się wstydzę w ogóle, że pan to tłumaczy. Ja muszę to szczerze powiedzieć. Ale jest trochę tak. Unia Europejska ma swój organiczny sposób na życie, ale nie ma głowy. Nie ma tak naprawdę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie ma tego punktu, gdzie interesy Unii Europejskiej są skoncentrowane. Z Rosją sytuację nie ma, tak jak mówił Henry Kissinger, jednego numeru telefonu, pod który można zadzwonić. Nie tylko. I z Rosją sytuacja, jak ironia historii by chciała, sytuacja jest skrajnie różna, jest odwrotna. Nie ma tego pikniku, nie ma tego pluralizmu, nie ma tej siły tak naprawdę, ale jest punkt.
Tak, jest punkt, gdzie wszystkich sił właściwie są skoncentrowane, ale wydają się być skoncentrowane. I to jest właściwie władza Putina. Więc co, władza, która jest mniejsza, i ma punkt. Władza, która jest większa, nie ma tego punktu. I tak po prostu jest. Mi się wydaje, że to właśnie dzięki Kremlowi to się powoli zmienia. A chciałem was zapytać o komentarz do wyborów i tego, że wygrał w pierwszej rundzie Poroszenko, że ma Ukraina swojego prezydenta, że też chyba, to będzie z kolei mój mini komentarz, że wysoka frekwencja była taką właściwą odpowiedzią ukraińskiego społeczeństwa na to, co się dzieje na wschodzie. Ona jakby skompensowała ten fakt, że nie do końca te wybory mogły się odbyć we wszystkich okręgach wschodnich. Że Ukraińcy tak masowo poszli do wyborów, żeby pokazać, że mimo, że odejmijcie sobie nawet te głosy wschodnie, i tak Poroszenko by te wybory wygrał. I wygrał. I ponieważ w powodzi, szczególnie w Polsce, my tutaj bardzo dokładnie śledzimy, co tam się dzieje, polska prasa relacjonuje to chyba tak dokładnie jak żadna inna na świecie, jest doskonałym źródłem informacji. I my żyjemy w takim morzu faktów i coraz rzadziej zadajemy jakieś takie ogólne pytanie, to znaczy czy tej Ukrainie się w ogóle uda? Chciałem was o to zapytać. Ja nie wiem, czy to mi wolno to powiedzieć. No, wczoraj wieczorem mieliśmy kolację z Tymem i mianowana żona, która dziś tu siedzi. Marcy, hello. Yes. W dzień przed rocznicą ślubu, dodaję. Ale Marcy się przemieszcza. Coraz bliżej ciebie, Tim. I zanieśliśmy toast. I to jest do człowieka, który zdążył zjednoczyć Ukrainę, robić na Zachodzie w pierwszy raz od 20 lat jakiś prawdziwy strach Rosji, który pierwszy raz jakby zjednoczył Ukrainę właśnie z Zachodem. Mówisz o Poroszence czy Snyderze? Ja mówię o Putina. To jeszcze lepiej. No to właśnie ten zwycięstwo Poroszenko jest bardzo jest nie byłoby możliwe bez akcji Putina. Więc przyszedł moment, jak Ukraińcy pierwszy raz zrozumieli, że musimy być zorganizowane, musimy mieć technokrata, bo to jest to co jest Poroszenko. Nie mamy już czasu na Tymoszenko, który mówi metafory, i nie mamy czasu na Juszenko, który nie jest dobrze zorganizowany, nie ma głowy. Potrzebujemy państwo, które jest w stanie walczyć z tym, nie tylko z Putinem, no z wojsko rosyjskie i cała ta korupcja, która przychodzi do Ukrainy z Rosji. I sukces Poroszenko jest absolutnie efekt Putina. To jest trochę może dziwne, ale to nie pierwszy raz w historii, że kraj, że poczucie potrzeba państwowości i narodowości i poczucie nacjonalizmu czy patriotyzmu się rodzi właśnie przez wojnę czy przez opozycję. No to jest może smutne, no takie rzeczy się stało. Mi się wydaje, że ja mam, nie wiem jak wy macie, wy ostatnio też byliście na Ukrainie, ja mam naprawdę poczucie, jak mówię, byłem pierwszy raz na Ukrainie w latach początku 90., potem kilka razy w latach 90., potem jeszcze niedawno, rok, dwa lata temu, promowałam dwie książki na Ukrainie. Ale tu jest pierwszy raz, jak ja byłem dwa miesiące temu, jak ja spotkałam na Ukrainie ludzi, którzy dla mnie były podobne, znaczy mi przypominało ludzi, którzy byli w Polsce w latach początku 90. Znaczy ludzi, którzy chcą coś zmienić, mają pomysły, chcą i mają cel, i ten cel jest Zachód, ogólno zrozumiane. I to jest, na Ukrainie to jest zmiana. I ja nie wiem, czy Poroszenko jest idealny prezydent Ukrainy. I ja go osobiście nie znam, z nim spotkałam, ale nie, mogą być, jeszcze są duże znaki pytania o nim,
ale to jest pierwszy lider Ukrainy od 91 roku, który właśnie mówi językiem gospodarczy, transformacji, antykorupcyjny i tak dalej. Ale dopowiem, bo ja pamiętam ten tekst i pani napisała, nawet myślałem, że mam cytat, ale nie mam. Ale ja dobrze pamiętam. Ja nie pamiętam, co ja pisałam. To jest nie fair mieć cytaty. Ja pamiętam. Napisała tam pani o tej dwójce ludzi, to chyba był Władek i Iryna, że oni chcą i są tacy właśnie, ale że nie miała pani serca powiedzieć im, że prawdopodobnie nigdy nie będą żyli w takim kraju. Nie wiem, pan teraz miesza różne artykuły chyba, ale... Ale mam rację, że... Nie, bo Władek i Iryna są ci z latach 90. No tak, ale, okay, ale pani napisała w tekście niedawno, że, bo rzeczywiście jest taki tekst też o Władku i Irynie, fakt, ale pani napisała w tym tekście, do którego chyba wydawało mi się, że pani nawiązuje, to znaczy, że ci ludzie, którzy są właśnie, jakby oni już spełniają te wszystkie kryteria, oni należą, oni pasują, ale prawdopodobnie nigdy nie znajdą się w tym państwie, na które zasługują, czy w tym państwie, w którym by chcieli żyć. Znaczy, ale nie mylę się tutaj, nikt, prawda? Ja nie pamiętam dokładnie. Właśnie, bo jeśli Jana... Nie, no nikt z nas nie mieszka w takim państwie, w którym nas zasługuje, więc nie mieszkamy... Mi się wydaje, no Polacy też nie lubią państwo polskie. Polska też nie jest tak, jak powinien być, nie? To w tym sensie oczywiście to jest zawsze... Zasługujemy zdecydowanie na więcej. Sławku, ale to też... Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że nie ma gwarancji i Rosja ma sposoby jeszcze skorumpowania Ukrainie, który jeszcze nie używał, więc jest, my znamy oczywiście metodą gaz, ale też są, zawsze jest tradycyjna metoda łapówki dla ministrów czy większych biurokratów. Będą jeszcze różne, tysiące różnych próby destabilizowania Ukrainy, bo dla Rosji bardzo ważne jest, że Ukraina, oni nie chcą taką Ukrainę i stabilna, i prosperujące, i związane z Zachodem, bo to jest wtedy bardzo niebezpieczne, nie dla Rosji, akurat to byłoby dobre dla Rosji mieć taką partner bardziej bogaty, ale to jest problem dla Putina. Bo jeżeli Ukraina, jeżeli im się uda być, nie wiem, bogaty, demokratyczny i związany z Zachodem, dlaczego Rosja nie może być? I dlatego on będzie robić wszystko, co on może, żeby i różnymi metodami, żeby destabilizować Ukrainę. Może w tym sensie. Nasz wspólny przyjaciel, którego wspomniałem, Iwan Krastev, użył takiej metafory walizki bez uchwytu, to, że Ukraina jest taką dla Europy walizką bez uchwytu. Nie można jej zostawić, ale nie można jej też zabrać. I że to jest... Problem integrowania, i tu może mam różnicę z tym, bo problem integrowania Ukrainy z Europą jako pełny członek Unii Europejskiej jest głęboko i to nie tylko chodzi o Rosję i geopolitykę i tak dalej, chodzi o po prostu... to jest ten sam problem z Turcją. Ilość ludzi i gospodarkę, która nie wygląda jakby kompatybilna z europejską. Więc dużo będziemy słyszeć, nie wiem, od Francji czy od Niderlandii, że Ukraina nie może być Europą, że to nie jest, nie może go zintegrować, tak jak słyszymy o Turcji. Więc wracając króciutko do kwestii wyborów, mi się wydaje, że wybory ukraińskie były ważne w sposób bardzo prosty, trojaki. Po pierwsze, jeżeli ktoś kwestionuje istnienie ukraińskiego narodu, to nie kwestionuje istnienie
każdego europejskiego narodu i też amerykańskiego, bo frekwencja wyborcza ukraińska jest znacznie wyższa niż nasza. I oczywiście sam akt głosowania jest objawem świadomości politycznej. Nie? Więc jeżeli nie ma ukraińskiego narodu, to naszych wszystkich narodów też nie ma. Też wybory są ważne, bo pokazują, że jest państwo. Jeżeli ktoś kwestionuje istnienie państwa, to niech zauważy, że wybory miały miejsce. I nawet miały miejsce w Doniecku i Luhańsku, tam, gdzie ludzie aktywnie zwalczali przeciw temu. I moja uwaga, która była dość dziwna w Kijowie dla Ukraińców, ale jednak mi się wydaje uzasadniona, jest taka, że tam było trochę tak, jak było w Mississippi albo w Alabamie 50 lat temu. Oczywiście mniejszość głosowała. Oczywiście ci, którzy mieli karabiny i pistolety, byli przeciwko temu, żeby zgłosowano. Ale jednak niektórzy ludzie głosowali. Jednak niektórzy ludzie głosowali. I to jest rzecz piękna i moim zdaniem ważna. Jeśli chodzi o przyszłość, nie wiem, czy ja się zgadzam, czy nie, bo mi się wydaje, że trzeba formułować kwestię przyszłego członkostwa Ukrainy trochę inaczej, bo nie wiemy po prostu, czy to będzie możliwe, czy nie. W stosunku do Polski większość mądrych ludzi w roku 89 po zachodniej stronie granicy polskiej też miała swoje wątpliwości co do takiej możliwości. Większość właściwie była przeciwna i większość też uważała, jeżeli mówiła szczerze, że po prostu nie ma szans, a jednak to nastąpiło 14-15 lat później. Mi się wydaje, że trzeba formułować trochę inaczej. Mi się wydaje, że byłoby mądre teraz powiedzieć Ukraińcom, państwie ukraińskiemu, że jest taka możliwość, że kryteria są takie same dla Ukrainy, tak jak dla wszystkich ewentualnych przyszłych członków, że jest taka możliwość, że jest droga i w końcu tej drogi jest cel. Bo jeżeli jest takie ogłoszenie, jeżeli to jest formalnie powiedziane, to znaczy, że inwestycja nie tylko zachodnia, ale też rosyjska, bo jest teraz bardzo dużo inwestorów rosyjskich, to znaczy ludzi, którzy mówią po rosyjsku, którzy szukają miejsca, gdzie można inwestować poza Rosją. I Ukraina ma taką przewagę, że tam się mówi po rosyjsku. Więc jeżeli jest możliwość przyszłego członkostwa, przyjdą inwestorzy i też to będzie duża, moim zdaniem, bardzo ważna pomoc dla Ukraińców, którzy chcą stworzyć państwo prawa. I to jest ten krytyczny problem, moim zdaniem. Stworzyć państwo prawa. I jeszcze jedno wrażenie, bardzo podobne do wrażenia Ani. Mi się wydaje, że pokolenie Ukraińców od lat, dajmy na to, 20 do 40, to znaczy ludzie od nas trochę młodsi, że to pokolenie jest bardzo bardzo imponujące. Że jeżeli państwo przetrwa jeszcze 5-10 lat, aż ci ludzie będą mieć władzę, to wszystko będzie w porządku. Bo to pokolenie nie jest tylko kierowane na zachód. To pokolenie jest bardzo kompetentne, bardzo imponujące, mówi językami. Ci ludzie właściwie nie są tak różni od Polaków tego samego pokolenia, nie są tak różni od Amerykanów tego samego pokolenia, choć są troszkę być może mądrzejsi. Więc jeżeli mówi, że nie mamy tego państwa, na które zasługujemy, to miejmy też na uwagę, że my na Zachodzie, to znaczy wy młodzi Polacy, być może macie lepsze państwo, niż za to jeszcze zasłużyli. Ja na pewno mam lepsze państwo, na które ja osobiście zasłużyłem, bo co ja robiłem, żeby państwo amerykańskie było tak skuteczne, jak jest. Więc nie ma sprawiedliwości tutaj historycznej w ogóle. To, że Ukraińcy nie mają takiego państwa, na które zasługują, nie znaczy, że my jesteśmy lepsi niż oni. To znaczy po prostu, że oni mają jeszcze przyszłość otwartą i trzeba o tym, moim zdaniem trzeba o tym pamiętać, bo pokolenia, sami Ukraińcy mogą być tacy kompetentni, tacy rozsądni jak my.
nie wykluczamy takiej możliwości. Mamy czas na kilka pytań, ale zobaczmy, ile ich jest w ogóle. Mhm. No ładnie, dobrze. Okej, to zróbmy tak może, że jeśli państwo będziecie tacy zdyscyplinowani inaczej niż nasi goście i zadacie te pytania szybko i krótko, to wtedy zbierzemy razem, a naszych gości poproszę o taką zintegrowaną odpowiedź. Dobrze? Czy pani ma na czym zanotować na przykład? Ja chętnie udostępnię wszystko, co mogę. To Michał, może zabierzemy Timowi jednak mikrofon. Pod kontrolą. Raz, dwa, trzy na razie. Jeszcze cztery, pięć, sześć, siedem. Proszę o prawdziwe pytania, nieudawane. Niepostmodernistyczne. Dzień dobry, Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. W dwóch słowach, świetna debata, to tak i dzięki dla organizatorów, a pytania następujące. Do pani Anna Applebaum. W niektórych, w amerykańskiej prasie można znaleźć takie twierdzenia, na przykład foreign policy, ludzi, którzy przedstawiają się jako realiści w analizie polityki zagranicznej, że rozszerzenie NATO na kraje Europy Środkowo-Wschodniej było błędem, ponieważ nie wzięło pod uwagę interesów Rosji, no i w dłuższej perspektywie doprowadziło do tego stanu rzeczy, do tej agresywnej polityki rosyjskiej. Na ile te pani ocenia, że te głosy mają znaczenie i mogą mieć wpływ na politykę amerykańską? Pytanie do Tima Snydera. Czy te analogie historyczne, które pan podaje i zresztą pani Anna Applebaum również, są na miejscu, a pytanie jest dlatego, czy nie jest tak, że ten projekt aneksji Krymu był de facto projektem energetycznym, nie projektem destabilizacji politycznej. Pojawiają się głosy, że chodziło o to, żeby zająć wody przybrzeżne wokół Krymu, tam są złoża ropy i budować bezpieczeństwo energetyczne Rosji. W związku z tym te wszystkie analogie z rokiem 1939 wtedy chyba nie są tak, no, nie są dobre. I Tim ma powiedzieć, czy jest ropa na Krymie, tak? No dobrze, dobrze, może Tim wie. Tim wszystko wie, więc prawdopodobnie wie i to. Dobrze, ja chciałam zapytać o dwie rzeczy, zarówno panią Anne Applebaum, jak i Timothy Snydera. Dzisiaj, nie dalej jak dzisiaj, w ukraińskiej Prawdzie ukazała się informacja o tym, że w zasadzie znajdujący się obecnie w Rosji były prezydent Ukrainy i jeden z poprzednio kierujących wojskami jakby przekazali plany obronne Ukrainy, wszystkie w ogóle informacje związane właśnie z wojskowością. I tu jest prośba o komentarz, aby odnieść się do tego, jak państwo sądzą, dlaczego mając te informacje przy tym konflikcie, który można określić jako zbrojny, nie doszło do takiej właśnie takiego bezpośredniego przejęcia kontroli nad tym regionem, bo okazuje się, że były do tego możliwości. Tak, dziękuję. Antoni Rybaczyk, ja również bardzo dziękuję za debatę. Chciałem się zapytać, bo w tej całej dyskusji pojawiały się wątki z jednej strony, że Rosja ma bardzo silną taką siłę wpływania na region, z drugiej strony jakbyśmy, nie zostało konkretnie powiedziane, o co gra Rosja na Ukrainie, co to się wydarzyło, jakie są cele ich polityki. Z jednej, może gdybyśmy mogli tutaj coś bardziej usłyszeć, byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję. Do trzeciej, czy jest czwarte? Okej, to Piotr Tyma ze Związku Ukraińców w Polsce. Jedna uwaga, podziękowanie, serdeczne podziękowania za to przywołanie momentu postkolonialnego. Jeden z teoretyków tak zwanej rosyjskiej wiosny przestrzega Putina, by nie popełnił błędu de Gaulle'a z Algierią i nie odpuścił Ukrainy. Natomiast pytanie moje dotyczy Majdanu trochę. Wspomnieliście, obaj uczestnicy panelu mocno zwrócili uwagę na ofensywność rosyjskiej propagandy, stosowanie różnych technik uzależniania społeczeństw zachodnich. W sytuacji Ukrainy lat 90. można mówić o takim mini projekcie, czyli inwazji za pomocą kultury masowej, środków masowego przekazu, wszystkie tytuły rosyjskie, Komsomolska Prawda ma swoją część w Ukrainie, Siewodnia i tak dalej, i tak dalej.
ten zmasowany atak propagandy rosyjskiej był na Ukrainie obecny w latach 90. w okresie po porażce pomarańczowej rewolucji. Pytanie moje brzmi, dlaczego zdarzył się Majdan, że tak zmasowany atak, odwoływanie się do tradycji sowieckiej, rosyjskiej, prawosławnej, antyzachodniej za pomocą współczesnych środków oddziaływania, w tym kultury masowej, literatury, nie dał takiego rezultatu, jakiego by oczekiwała Rosja. Dziękujemy. I tu jest jeszcze pytanie na początku i chyba... Jeszcze tak? Tak. Tu pan... Aleksander Kwaśniewski powiedział kiedyś, że Ukraina ma dwie wielkie szanse. Jedną jest pomoc z Zachodu, Unii Europejskiej, krótko mówiąc to, co się zdarzyło w Polsce. I drugą szansą jest społeczeństwo obywatelskie. Trochę więcej, jeśli mogli Państwo powiedzieć o tej drugiej szansie. I chyba ostatnie pytanie, jeśli się nie mylę. Tam. W niektórych kręgach polskiej opinii publicznej panuje przekonanie, że pani Ann Applebaum ma duży wpływ na decyzje podejmowane przez męża. No niestety nie jako... jest pytanie. Niech pan zada pytanie dotyczące... Nie. No właśnie, dlatego mam takie pytanie. Czy nie było pani przykro patrzeć, jak w Petersburgu dwóm wysokim przedstawicielom Unii Europejskiej, w tym pani mężowi, Siergiej Ławrow, śmieje się po prostu bezczelnie w twarz. Ja myślę, że to są skutki resetu Obamy. Ja nie wiem, jaki to ma związek z debatą, proszę pana, ale to pan już sobie odpowie na to pytanie. No, ma taki związek, czy pani doradza i czy również polityka wschodnia je się mieści w tym zakresie. Dobrze, dziękujemy i prosimy w takim razie o odpowiedzi na pytania dotyczące debaty. Ale nie możemy tych pytań zmnożyć w nieskończoność, bardzo mi przykro. Ja naliczyłem 6 i było 6. Okay, so okay. 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 Więc jeżeli chodzi o historyczne analogie, to więc pytanie, jakby lansuje analogię do prostych metod marksistowskich, tak? Więc jeżeli chodziło tylko o tą bazę materialną, tak? Jeżeli chodziło tylko o tę energię, sprawa by była bardzo prosta. A jeżeli tak było, dlaczego napad był akurat wtedy i nie w jakimś innym momencie? Mi się wydaje, że każdy, który by napadł na Krym, by wtedy wykorzystał z możliwych korzyść materialnych, ale jednak z całą sprawą objąwszy, nie wydaje się, żeby ekonomicznie to był taki świetny pomysł. Na przykład budowanie mostu, więc nie ma, Krym z punktu widzenia Rosji jest wyspą i nie ma mostu. Nie ma mostu. Oni muszą budować most. To będzie kosztować prawie, to znaczy sami Rosjanie uważają, że to będzie kosztować prawie tyle, co gry olimpijskie w Soczi, więc na pewno będzie więcej kosztowało. Turystyka na Krymie, który jest właściwie najważniejszą sprawą gospodarczą tam, prawie już nie ma. Więc nie wydaje mi się, żeby pomysł tak naprawdę był gospodarczy. Mi wydaje się, że Putin, że operacyjnie taki plan już był, że rekrutacja kadrów pewnych w wojsku ukraińskim już była od dawna i że Putin, wróciwszy z gry olimpijskich, zaczął tę całą procedurę, bo nie miał, moim zdaniem, lepszej alternatywy. I jak Krym mu tak pięknie udał, to kontynuował dalej. Ale mi się wydaje, że to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś dalekosiężnym planem gospodarczym. Mi się po prostu tak nie wydaje, nie jestem przekonany. Jeżeli chodzi o cele Putina, moim zdaniem, powtarzam trochę, ale mamy problem, że Putinowi samemu brakuje strategii. To nie jest wielki strateg.
to jest człowiek, który ma do dyspozycji świetne resursy propagandowe, taktyczne i wywiadowcze. I to też jest człowiek, który ma koherentną, moim zdaniem, ideologię prawicową. Ale to nie jest człowiek, który ma tragedię. I to jest nasza pomyłka, bo my uważamy, że to jest wielki strateg. Nie uważam. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobrym politykiem na tym poziomie operacyjnym i na tym poziomie ideologicznym, ale na tym fundamentalnym poziomie strategicznym to nie jest żadnym wielkim politykiem. I trochę to już widzimy, jak jeżeli zauważymy, do jakiego stopnia on już musiał biegać w kierunku Chin. Nie? Już po paru miesiącach, tygodniach właściwie. Więc jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, to pytanie odpowiadam również ze poprzednim. Mi się wydaje, nie wiem gdzie to jest już ten pytacz, ale mi się wydaje, że taktyki Putina sprawdzają się świetnie, jak nie ma społeczeństwa obywatelskiego. I gdyby na świecie nie było takie rzeczy, jak społeczeństwa obywatelskiego, to zawsze by sprawdziły. Założenie Putina i całej właściwie rosyjskiej elity jest takie, że nie ma takiego obywatelstwa społeczeńskiego. To jest wszystko wynalazek, wymysłu naszych służb specjalnych. I bardzo bym sobie życzył, żeby nasze służby były tak skuteczne, ale to jest żart, bo to po prostu nie jest możliwe. Jest możliwość spontanicznych organizacji ludzi, jest rzeczywista, jest realna, jest taka rzecz na świecie. Metody putinowskie nie działają, a to jest o Majdanie, nie działają, jeżeli jest spontaniczna samoorganizacja ludzi. Nie działają w takiej sytuacji. W takiej sytuacji muszą wrócić do wyjaśnień, do wymówek ideologicznych, bo po prostu te metody nie działają. Więc bardzo dziękuję za pytanie o społeczeństwie obywatelskim, bo mi się wydaje, że to jest ten element bardzo fundamentalny. I jak patrzymy na sytuację kijowską z punktu widzenia Waszyngtonu, Londynu, Berlina, nawet Warszawy, mamy taką skłonność, żeby mocarstwo, nie? Żeby po prostu myśleć kategoriami państw, wojsk i tak dalej. Mamy ten sam problem, mianowicie co ludzie z Zachodu mieli w odniesieniu do Solidarności samej, do ruchu Solidarności, że to musi być jakiś spisek, że tak naprawdę Polacy nie są do tego zdolni i tak dalej. Ukraińcy byli do tego zdolni, żeby mieć ruch masowy, obywatelski w obronie ludzkiej godności. My prawdopodobnie nie jesteśmy do tego zdolni, tak? Wy prawdopodobnie już nie, my na pewno nie, tak? Ale oni byli do tego zdolni. Więc mi się wydaje, że pytanie o społeczeństwo obywatelskim jest jak najbardziej na miejscu, bo to wszystko właśnie się toczy dzięki temu, że Ukraińcy byli zdolni wytwarzać elementy społeczeństwa obywatelskiego. Anna Applebaum. Ja bardzo normalnie ja się zgadzam tym na wszystko. Nie mam żadnych różnicy. Nie, ale ja jednak sądzę, że Putin jednak ma cel. Ale to nie jest typowy cel dla państwa, więc on ma cel siebie. Więc jego interesy są swoje pieniądze, swoje ludzi i swój system, żeby to ocalić i żeby to żyło jak najdłużej. I on widzi, i to jest też pytanie, to jest odpowiedź na pytanie o Majdanie. On widzi w różnych miejscach takich groźby dla niego osobiste. No jeden z tych groźby właśnie jest ten pomysł społeczeństwa obywatelskie, bo to jest coś, które nie można kontrolować. Że on myśli, to jest też
I zawsze jestem zdziwiona, jak to sprawił, ale on był, miał edukację NKWD-owskie, KGB-owskie i on ciągle myśli w kategoriach starych KGB. Więc tak dokładnie jak tak ty mówisz, że on widzi, że społeczeństwo obywatelskie to są ludzie inspirowane przez Zachód, prawdopodobnie biorą od kogoś pieniądze. I jeżeli jest jakiś element spontaniczny, to jest właśnie groźba dla niego i to trzeba zniszczyć. I to właśnie była filozofia sowiecka wobec wszystkich ruchy dysydenckich, nie tylko politycznych, też apolitycznych, że nie mogą być jakichś przypadkowych ludzi, nie mogą być jakichś spontanicznych organizacji. Wszystko musi być kontrolowane z państwa. Znaczy muszą być, wszystkie partie polityczne muszą być jakoś kontrolowane, że mogą być nawet kilka partii, a muszą być wszystkie nasz. No, może być Żyrinowski, ale Żyrinowski też nasz. Może być... mogą być, nawet na przykład we wschodnim Niemcu też był chrześcijański demokratyczny, ale to był nasz chrześcijański demokratyczny, więc on ciągle tak myśli i widzi wszystko, co nie należy do tego, co jego jest osobiście stworzone, to jest groźba dla niego osobisty i dla swój system. Ten pytanie o skąd się zbierze Majdan, to mi się wydaje, że to jest ciekawe, bo to jest właśnie zawsze był dla KGB i w ogóle dla Związek Radziecki, to było nieporozumienie. Oni rzeczywiście i wierzyli w siłę propagandy. Jeżeli my kontrolujemy wszystko, media, edukacji, teatr, literaturę, wszystko, wtedy my kontrolujemy myślenie ludzkie. I oni myśleli, że to jest możliwe. I to jest taka, i nie tylko oni to myśleli, no w latach 30. też na Zachodzie byli ludzie, którzy myśleli, że możemy kontrolować, jak myślą ludzie. Też oczywiście Hitler miał ten sam pomysł. Ale to się nie, ani w Związek Radziecki, ani nawet w Niemczech, to się nigdy nie sprawiło, ale oni ciągle do dzisiaj myślą, że to jest możliwe, że możemy zdążyć do tego, żeby ludzi kontrolować, jeżeli wszystko, media, literatura, kultura, wszystko kontrolujemy, to jest możliwe. A to jest zawsze błąd, bo po prostu zawsze jest, po pierwsze zawsze jest inna informacja i zawsze ludzie są w stanie krytykować to, co słyszą, mimo jak dla outsiderów wygląda, że to jest niemożliwe. Więc ten Majdan był, jest jakby znowu tak jak Solidarności, tak jak, nie wiem, Budapeszt w 1956 roku, tak jak widzimy nawet w krajach arabskich trzy lata temu, widzimy, że ludzie jednak nie są zawsze kontrolowane przez państwo, że to jest jednak bardzo trudno, prawie niemożliwe. Ostatnie o ekspansji NATO, to jest ciekawe pytanie, bo po pierwsze ja bym powiedziała, że już jest... No jakby establishment amerykański i demokraci, i republikańscy, jest absolutna, nie ma wątpliwości, że to jest sukces, że NATO jest uważane za dużą większość ludzi jako sukces, ten ekspansji NATO mi chodzi o to. I nie ma... Rozszerzenie NATO jest sukcesem i nie ma o tym wątpliwości w tej chwili. Jest ciekawe rzeczywiście, że mimo to ciągle się pojawiają głosy, bardzo często bardzo prorosyjskie, bardzo często były ambasadorzy w Moskwie, którzy mówią, że to był błąd, ale zawsze ich problem jest, że oni nigdy nie powiedzą, co to znaczy. No jeżeli nie by było rozszerzenie, co to znaczy? Czy Polska miałaby być pod kontrolą Rosji jeszcze? Oni, to jest dziwny argument, bo oni nigdy nie powiedzą, jak to mogłoby być inaczej. No jeżeli by nie było ten NATO, co by było tutaj w Polsce, co by było w Czechosłowacji? I to jest trochę niepoważny argument, który naprawdę, tak naprawdę jest prorosyjskie, bardzo często ma inny korzeni. Na przykład tam jest bardzo słynny dziennikarz amerykański, Tom Friedman, który często to powtarza, że ten rozszerzenie NATO był błędem, ale on to powie to dlatego, że dla niego Europa jest nieważna i trzeba było skoncentrować bardziej na Azję, jakoś dla niego bardziej ciekawe, więc bardzo często są inne
przyczyny ten argument. Stephen Cohen mówi, że jeśli Rosja ma swoją strefę wpływów, to Ameryka ma prawo mieć swoją. To często jest też ten argument. Ale Stephen Cohen jest niepoważny. Już niestety nie, to prawda. Nie, on nie jest wpływowy. Nie, Tom Friedman jest wpływowy, Stephen Cohen nie. Więc ja, ale ja bym plus ludzie, którzy mówią o siebie, że jesteśmy realistami, zawsze mają poczucie, że oni są jakby bardziej dorosły niż wy, idealistyczni. I zawsze w każdym pokoleniu można znaleźć ci realiści, którzy mówią, no wy idealiści nic nie wiedzą, to wszystko było, to jest trochę dziecinne, co wy chcecie, żeby ten demokracji by było tam na wschodzie Europy. Tak. Więc oni zawsze się pojawiają, używają różne argumenty, ale zawsze to jest jakby próba udawania, że my coś wiemy lepiej niż wy. Ale to nie jest, rzeczywiście się pojawia bardzo często, ale to nie jest w tej chwili mainstream, ja bym tak powiedziała. Tim Snyder się wyrwał, pewnie chce coś powiedzieć jeszcze Marcji. Nie, nie, ja tylko chciałbym jedną, jako odpowiedź na to pytanie, więc hello, tak, że wracając do może pierwszego tego pytania, jest taki problem na amerykańskiej lewicy i też na lewicy europejskiej. Uważa się, że jest tylko jednym mocarstwem na świecie, mianowicie Stanów Zjednoczonych. Więc i wszystko, co dobre i głównie jest złe, to jest nasza amerykańska odpowiedzialność. I to jest bardzo piękna, koherentna, elegancka, lapidarna wersja historii, która jest oczywiście też bardzo głupia. Ale przy pomocy takiej wizji można rozumieć wszystko na Ukrainie, nie będąc tam, nie znając języków, bo wszystko po prostu musi być spis amerykański. Jeżeli jest spisek amerykański, to trzeba przeciwko temu spiskowi oponować. I to rzecz jest bardzo prosta. Więc taka wizja dobra i zła jest bardzo atrakcyjna i mi się wydaje, że to wyjaśnia do pewnego stopnia i problem europejskiej lewicy, i amerykańskiej lewicy. U nas to jest po prostu nacjonalizm właśnie odwrotny. Nie? To jest nacjonalizm odwrotny. Uważa się, że my jesteśmy, bo lewica amerykańska właściwie jest bardzo prowincjonalna i ma taki problem właśnie nacjonalizmu. Nie chce poznać Ukrainy, chce po prostu już rozumieć wszystko przez ten pryzmat, że my jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, więc to musi być nasz spisek, więc my jesteśmy przeciwni. Niestety. Zgadzam się. Dziękuję Państwu.